No i ostatnie zaproszenie. Teraz nie będzie angielskiego tytułu, ale mogłoby być Story of My Life. Nie, nie, zapraszam Cię na ostatnie szkolenie, 13. masterclass, który już będzie prowadzony przeze mnie. To już nie jest masterclass od Sigrun po angielsku, tylko jak najbardziej po polsku. Moje szkolenie, mój masterclass, który będzie praktycznym pokazaniem, jak każdy z tych masterclassów, a właściwie wiedzę z tych masterclassów, wdrożyłam na przestrzeni lat rozwijania oplotki mojego biznesu. I podzielę się z Tobą też takimi refleksjami, jak ta wiedza z anglojęzycznych programów Sigrun przekłada się na ten mój polski rynek, to działalność, którą prowadzę właśnie na polskojęzycznym rynku online i offline. Tak, bardzo wiele tych rzeczy wdrażam też do warsztatów stacjonarnych, do sprzedaży produktów, czyli takich niestandardowych, online'owych rzeczy. Bardzo chętnie też pokażę Ci, jak dużo rzeczy wykorzystałam w takim biznesie typowo produktowym, tak, więc niekoniecznie znowu standardowym online'owo, ale jak bardzo też rozwijam tą działalność nie tylko w ramach budowania oplotki, organizacji, która no, już trochę żyje własnym życiem, tak, taka handmade'owa organizacja zajmująca się warsztatami rękodzieła online, offline, prowadzeniem kursów rękodzieła online, offline, sprzedażą różnego rodzaju produktów, ale też wsparciem biznesowym dla branży handmade, czyli dla twórców, którzy chcą generować dochody w tej branży, zarabiać po ludzku, zarabiać na tym, co robią. Pęka mi serce, jak widzę tylu utalentowanych ludzi, którym tylko brakuje po prostu kilku umiejętności biznesowych, więc postanowiłam się tym dzielić. Ale też podzielę się z Tobą tym, jak wyciągam to know-how z branży handmade, w której się już tak dosyć komfortowo rozsiadłam i służę tym przedsiębiorczyniom z różnych innych branż w formacie mastermindu, którego też nauczyłam się u Sigrun. To jest taki format bardzo, bardzo takiego hojnego dzielenia się swoją wiedzą, doświadczeniem, często też fuck-upami, błędami, ale też i czerpania z wiedzy i doświadczenia branż, osób, z którymi w takich mastermindach się spotykamy. Dlatego zapraszam Cię na to, na tą dyskusję, zapraszam Cię na ten 13. masterclass ode mnie, ze względu na wiedzę, która może Ci się przydać tu na polskim rynku online'owym, ale szczególnie zapraszam Cię na dyskusję taką na żywo, bo będzie fajna okazja, żeby po prostu w takim formacie mastermindowym podyskutować. Pierwsza część, czyli samo szkolenie, będzie nagranie i będzie można obejrzeć sobie powtórkę. Natomiast dyskusja, no to już będzie taka dyskusja, której nie będę nagrywała. Chcę uszanować to, że będziemy tutaj rozmawiać, że można sobie włączyć kamerę czy wideo, więc nie chcę tutaj Waszych wizerunków udostępniać, żeby to gdzieś po sieci nie krążyło. Także to będzie już taka dyskusja, kto będzie, to będzie, kto skorzysta, to skorzysta. Nie będzie nagrania, nie będzie powtórek. Także zachęcam Cię, żeby zaplanować sobie ten czas w kalendarzu i 6 stycznia być ze mną na żywo. Oczywiście mailowo otrzymasz dokładną godzinę. Ja wstępnie już mam jakąś zaplanowaną, ale celowo jej nie podaję, bo wiadomo, różnie bywa. Teraz też się rozchorowałam, więc dużo planów musiałam odwołać ze względu na gardło. Także na pewno podeślę Ci informację z dokładną godziną, linkiem do spotkania na Zoomie i dyskusja odbędzie się wtedy na żywo, wstępnie planowana na 6 stycznia, czyli też taki dzień wolny, kiedy można sobie trochę odpuścić różne obowiązki i poplotkować o biznesie, o planach na nadchodzący rok. Zapraszam Cię bardzo serdecznie. Dla mnie to jest taka coroczna tradycja świąteczna, nawet już teraz, dzisiaj mamy ostatnie dni listopada, kiedy przygotowuję te nagrania. U mnie już choinka, już jestem w takim klimacie dawania prezentów, dzielenia się. Bardzo wiele rzeczy dzieje się na oplotki. Jeżeli jesteś fanem rękodzieła, to również zapraszam Cię do nas. Mamy tam bardzo dużo bezpłatnych tutoriali świątecznych, szydełko, makrama, punch needle, różne techniki. Zachęcam Cię do zrobienia prezentów, ozdób na choinkę, różnego rodzaju upominków lub po prostu spędzenia czasu samej ze sobą na kreatywnym hobby. Jeżeli masz ochotę wiedzieć o mnie więcej, śmiało pisz na agnieszka@opłotki.pl. Ja sobie rezerwuję tą przerwę świąteczną, ten czas na właśnie takie otwarcie głowy, zostawienie obowiązków. Bardzo dużo rzeczy automatyzujemy u nas w Oplotki już na święta, więc ja jestem po prostu, doskakuję sobie tam do komputera. Z przyjemnością czytam maile, dosyć osobiste historie, sama odpowiadam też na różne wiadomości i po prostu otwieram głowę na dyskusję z nowymi osobami, których jeszcze nie znam, a może powinnam w tych online'ach poznać. Także jeżeli poznajesz mnie w ten sposób,
Nic nie dzieje się bez przyczyny. Wierzę, że trafiłaś tutaj z jakiegoś powodu. Jeżeli czuję, że chcesz się ze mną też coś podzielić, coś napisać, jakąś refleksją, to zapraszam Cię właśnie na to spotkanie na żywo. Po prostu do kontaktu mailowego na agnieszka@opotki.pl. Trzymam kciuki za Twój biznes. Niech nas będzie więcej w tym przedsiębiorczym życiu. Pokażmy naszym dzieciakom, społeczeństwu, że można trochę inaczej, że praca to nie jest krew, pot i łzy, tylko robienie czegoś, do czego jesteśmy powołane. Trzymam kciuki, do zobaczenia i miłych, zdrowych, wesołych świąt, ciekawej przerwy na styku 2022 i 2023. Do zobaczenia.